Witamy, witamy w kolejnym podcaście. Siema, siema, cześć. Jak możecie zauważyć, jaką w sumie tego nie widzi jeszcze, ale dzisiaj nie włączyłem świateł. I są tego dwa powody. Raz jest. Dobra, jeszcze nie możemy przekinać, jest Zobaczcie, bardzo nie. gorąco, jeszcze, 30 się Jesz jeszcze algorytm słucha, <laughs> więc jest dzisiaj bardzo gorąco, Ja teraz gadaliśmy, o Jezu, nawet nie wiem ile. czekajcie, no dzisiajśmy odgadaliśmy. gadaliśmy i ja już jestem spocony, a, a przed chwilą brałem zimny tak. prysznic. E... Ka każda czynność jest teraz jakby wymagająca, cokolwiek nie robisz, <laughs> czy leżysz, czy stoisz, czy gadasz, czy rozmawiasz, no to jest już wymagająca, takie rozmawanie, rozmawianie... Tak wiesz, ciągłym, ciągłym mówieniem, no to zaczyna brakować powietrza normalnie. Takie, tak, no, jest, nie jest łatwo, ale dam damy radę. Tak, damy radę. E, no i a drugi powód jest taki, że y, jedna z widzek pisała jakieś, żebyśmy... Z, e, ten kontrast z, z y, Naprawili, ja że, że, że ty masz trochę gorszą jakoś, ja mam zbyt do... ja mam taką ostrą strasznie, nie? Ty masz taką. Tak, tak. Nie wiem, no znaczy, nieważne. powinienem to a. zrobić, mógłbym to zrobić tak BH, bo już mi zarzucali, bo też wciąłem sobie w odcinek kamerkę tam, żeby różne informacje przekazać. Mhm. To wkładałem siebie i mówią mi, nie, no, konkojowa no, kamera. A taki nie Ech. wiem, czy już nie zapomniałem minuta 25 też mogły, mogłem przekonać. No spoko, i spoko, no. sprawa jest taka, że moja kamera kosztowała 550 zł, a jej nie zoptymalizowałem. To jest Razer Kio. I jest ostrość na 20%, 20 na 100, oczywiście i takie tam, i jasność jest powiększona mocno, więc powinienem to zrobić. Myślę, że to teraz Aha. chyba już to zrobię, bo ktoś musi mi przypomnieć. Bo ja, ja nigdy z tym nie mogę tego gardnąć z tą kamerą. No, ja sobie przypominam dopiero, jak widzę w się siebie i zaczynamy A. odcinek. Widzisz, Ale no ja przy, przy okazji mogę. ja też testuję, bo nie odpaliłem świateł, z y, automatu hmm. będzie więcej szumów, więc może się zbliżę trochę więc a że na obrazie ci chodzi szumów na obrazie no takie wiesz kropieczki. No, no no także także jakość się trochę zepsuje z tego powodu ale ja wolę się jeć tym ciemnym niż już już płynąć tutaj chociaż już płynę i tak a no. i taka druga informacja jeszcze zanim ten że jakby coś się nie zdziwicie, na przykład za tydzień może nie być podcastu, od razu to mówię, w sumie to ja też nie mówiłem. No, u mnie sytuacja wygląda tak, że moja nożyczona może w każdej chwili urodzić, może zaraz, zaraz przyjść, bo ja i Eliasz, rodzaj jedziemy. Także skończę wtedy podcast. Także może się okazać, że nie będę miał okazji po prostu nagrać tego, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Postaram się, żeby tak nie było. Tak, <laughs> nie zrobimy ja co się da. Dziecko decyduje teraz, dziecko <laughs> tak. rządzi, niestety. Tak, i jak się urodzi to będzie płacz i wtedy wy już w ogóle będzie ciężko znaleźć czyn yy, czas, więc zobaczymy. Jakby ja też nie wiem. Pierwsze dziecko, więc nie wiem jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Pier pierwszym gościem będzie twoje dziecko. Tak. Na no, naszym podcaście. No, będzie będzie yy, najgłośniejszy. Cały pewnie. czas. Cały czas. No, Mam nadzieję, tak że... że będzie przeciwko tobiramie. I Nie, <laughs> ale Wychowu, ty powinieneś nauczyć. Tak. Jak ja, jakby tego wychowywał, tak żeby nie widział, co to jest, anime. <laughs> <laughs> no w sumie dobra myśl, dobra myśl. Jeżeliśmy obrażali kogoś. Dobra, niech żyje. Nie to teraz y potrzebuję pieniędzy na usuwanie tatuaży, bo mam trochę tak, one Punch pana Chmela na ręce, to żeby nie pytał. Wiadomo o to. Tak, właśnie. tak, że z Dobra, dokładnie. Dzisiaj tematy dwa, chyba. Y y dwa takie zobaczymy, rzeczy. jak się rozwiniemy. Na no początek filery, trochę porozmawiam o filerach, bo tam ludzie pytali o to, nie wiem, nie wiem tak naprawdę czemu. Ludzie, ludzie jakby tak... często nie wiedzą w sumie, w sumie też nie ma jakichś specjalnych informacji z tego co widziałem na polskich yy, stronach, są jakieś tam krótkie z Wikipedii wpis, a nic konkretnego, więc można to troszeczkę rozszerzyć i powiedzieć, bo ja to też często wspominam na swoich omówieniach, czym jest a filer, mówisz, czym jest kan. bo ludzie nie, nie wiedzą, no o, o cały czas mylą mówisz te pojęcia. Tak? Definicji i Bo... w ogóle czemu to jest, wszystko, w ogóle zamysł filera, nie? Od definicji po właśnie, po, po, po co to w ogóle jest. No dobra, to ja podpoczywałem ty powiesz o tym, co to jest. Pewnie tak, no to możemy zacząć, jeżeli już, tak? Tak, no to powiedz, o to, co tam po co tam I... filerach, wiadomo, czemu są, po co i ja powiem, że Memc... zgadzam się lub się nie zgadzam. Czym jest filer i filer powstaje wtedy... I, czyli filer jest odcinkiem, materiałem, który nie został stworzony na podstawie materiału źródłowego, czyli mandze. Czyli po prostu jest niezwiązany z tym głównym źródłem, prawda? I jaki jest tego powód? I powód, twor powód tworzenia filerów to zbliżenie się właśnie do tego treści do, do, do źródła. Czyli jeżeli anime już będzie zbyt blisko mangi, no to wiadomo, albo czekamy na przykład 4 tygodnie albo miesiąc, albo właśnie wypuszczamy filery sobie, żeby ta manga sobie poszła dalej i dopiero wtedy y, anime może ruszyć, no bo wiadomo na, jakiej, na jakiejś podstawie ta manga musi być, y, na jakiejś podstawie to anime musi być robione, więc y, to jest tego, tak, taki powód i właśnie po to są filery, to jest w sumie bardzo prosta, prosta, bardzo prosta i krótka definicja. Filery muszą istnieć, bo nie ma materiału źródłowego, jeżeli dojdzie do, do siebie za blisko. Mhm. I to w sumie no, tak. i to w sum, i to w sumie jest tyle. No i mamy w sumie trzy powody dla którego to jest, bo możemy powiedzieć po co robić filery. Jeżeli po prostu... Można poczekać, nie? Bo poczekajmy trzy lata, żeby sobie na przykład Naruto Shippuden poszło i zacznijmy anime później. I wtedy nie trzeba filerów, prawda? Możemy sobie lecieć co tydzień na podstawie mangi, ale no niestety wiadomo, wszystko pieniądze, tak? Pieniądze. Tak. Wie więcej filerów to większa sprzedaż, większa oglądalność, bo jest po prostu tego więcej. Mamy jakby y sprzedawca ma więcej produktów na sprzedaż, który się mhm. zawsze spoko sprzedaje. Więc większa sprzedaż Sprzedaż DVD, tych arków, oglądalność, czyli pieniądze. I jeszcze też... dodałbym tutaj przyzwyczajenie człowieka do danego do jego dnia przynajmniej, nie? że tego dnia tak, będzie. Tak. To, więc to też jest. Przede wszystkim, ważne. bo przerwa, wiesz, regularność, nie? Regularność serii i tak dalej, to jest wszędzie, jest bardzo ważne. I to musi być cały czas. Nie może być takiej przerwy, że sobie miesiąc zrobił przerwy, bo nie, bo nie zrobił filaru. To jest strata pieniędzy dla nich. Nie tak. wiadomo, czy to będzie dobre, czy niedobre, no to wtedy decyduje o tym studio nie twórca, bo to jest bardzo ważne, bo tutaj już jest, y, czym jest kanon na filler, tak? Ka y, w kanonie bierze udział właśnie twórca mangi, czyli on ma, czyli to jest jakby oficjalna historia, a filler jest czymś pobocznym, którym tak naprawdę nie bierzemy pod uwagę. Jakby, może być tam cokolwiek sobie wymarzy studio. Studio, które nie jest związane, które realizuje materiał źródłowy, czyli mangę, jest praktycznie, niepraktycznie, jest w ogóle niezwiązane z główną serią. To jest takie, bo filler... Z angielskiego to jest wypełniacz Wiecie o co chodzi, wypełniacz Czyli mm -hmm. taki dodatek po prostu No i to jest też jakieś dopełnienie historii, poznanie postaci Mimo tego, że tak naprawdę nie możemy brać pod uwagę Tego co robią w tym dokładnie, No to większość no. ludzi Nie wie dokładnie co to filler oglądając anime Na przykład ludzie oglądają, niedzielni ludzie Tam czwartkowi z Shippuden'a Po prostu oglądają sobie Shippuden'a od dzieciństwa Co tydzień sobie wychodził No i wiecie, nie brali pod uwagę, że filler czy nie filler Po prostu u nas kolejny odcinek, tak? I nie zastanawiali się nad tym zbytnio że to jest filer, czy nie? Ja, jak oglądałem, Naruto, to ci powiem szczerze, że ja na to w ogóle nie zwracałem uwagi. Ani trochę nie zwracałem na taką rubryczkę, tam jest na pewnej stronie, która jest, że oparta na Mandze, czy na jakiejś tam nowelce, czy to jest filer, w ogóle nie zwracałem uwagi. Ja po prostu. Kolejny odcinek, koniec. Ja tak samo. Ja dopiero. No, Ja wiem, że to było słabe. W sensie większość tych filerów jest naprawdę słabej jakości. Ale mówimy cały czas tu o Naruto, to niekoniecznie musi być złe, nie? Wiem, że na pewno są anime, wiele razy ludzie mówili, że w niektórych yy, anime te filery są naprawdę wiesz spoko w sensie że one nie odchodzą tak bardzo jakością od tych opartych na mangę no bo przecież to tak, tak. No to jest logiczne po prostu nie jak masz team który czuje się bardzo dobrze w tym uniwersum i jest w stanie dorównać temu co zrobił twórca tej mangi no to nie ma problemu żadnego jakby nie? tak tak dodajmy też że reżyser bo scenarzysta nie jest jeden są różni więc to nie jest tak że studio Odpowiada jako, ca... Odpowiada jako całość, ale to nie, jest, nie są ci, którzy wymyślają, całe co tam będzie, co tam będzie się znajdować. Oni wybierają studio jako taki przedstawiciel, wybierają właśnie reżysera czy scenarzystę, który bierze dany art lub dany odcinek i się nim zajmuje. Czyli a studio to głównie animacja, i wiecie, oni biorą odpowiedzialność za to, kogo wybiorą i tak dalej, więc. Dlatego właśnie jest takie, tak różnie bardzo. Jeden jest bardzo słaby, bo jak się sobie przyszedł, no nie wyszło mu, wiadomo jak to jest, nie wszystko wychodzi. No a drugi przyjdzie bardzo podjarany i ten pomóc mu najdzie i nagle okazuje się, że niektóre filery potrafią być lepsze od arków yy, kanonicznych. Tak. I to, też, to jest wcale dziwne. I I nawet, tak, ale tak by tak się wygląda. działo też w Naruto. W sensie, yy, przy, przed tam yy, nagrywałem, też sobie napisaliśmy, że nie, nie za bardzo jesteśmy, powiedzieć, nie jesteśmy w stanie powiedzieć o treści filerów, bo tak słabo je pamiętamy, jakby, nie? Bo wiesz, tak, jak one schodzą tak. jakością, to ciężko zapamiętać, że to było coś fajnego. Ale no. jest takich przykładów, jest na przykład Guren. Cały, cały, Cała wiesz, historia Góren to wszystko było filerem. Często było wspominana. Tak, często wspominana i bardzo wspominana. sobie chwalona, nie? Mhm. Przez ludzi. I, I jako ja chyba też... ten najlepszy z Shippudena na Tak, według Wiem, że znowu ja nie za bardzo pamiętam dokładnie co tam się działo, ale jak nagrywaliśmy jeszcze podcasty z Mugim, to on zawsze mówił o tym, zawsze przypominał o filerach y, siła. Wiem, że takie istnieją, ale nie pamiętam co tam się działo. Do, Domyślam się coś, 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 coś fajnego. Tak, że była jakaś taka seria filerów siła i pewnie coś tam zostało wyjaśnione po prostu, nie? Y, no, to ale ale to, jest okay. to, to nieważne, w sensie dodam tylko to, co powiedziałeś, do tego, że. Mm, Znowu, nie wszystko też wychodzi i to nie tak, że y, wszystko co z mangi jest świetne, bo oczywiście są też filery lepsze niż to, co było w mandze. Może tak się zdarzyć przecież. Po prostu tak, tak. wiesz, jak już wielokrotnie mówiliśmy, nie wszystko ci po prostu siądzie jakby, nie? Tak tak. W sensie nie wszystko, co zakładasz, że będzie fajne nie musi być fajne. Może tak. być kompletnie od, 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 odwrotnie odebrane i w drugą stronę tak samo. Y, to, co zrobisz dla a tam niech będzie wyjaśnieniem dla czegoś, może się okazać, że to jest super, zajebiste <laughs> dla no tak. ludzi, nie? Jak Shisui, przykładkiem, przy, przykładem, który jest postacią, którą wszyscy bardzo, znaczy wszyscy, no, bardzo duża część ludzi e, lubi Shisui'ego, pomimo tego, sobie, no. że on jest po prostu po to, żeby wyjaśnić historię Itachi'ego i tylko po to został stworzony i no najpewniej no nie miał być jakoś, wiesz, bardzo hypowany, nie? Tak, pamiętam się sam chcieli, do tego nie spodziewał, że on będzie jakiś, będą robić AMW, według się nim jarać, no. robić co by było, gdyby było taki, tak i tak. Więc no, tak. na pewno, na pewno tak jest. No i tendencja jest taka, że filery zazwyczaj są gorsze jakości, jakością od. I, zazwyczaj, tak? No i powiedzmy sobie, są takie tak. przypadki, mówimy o takich przypadkach, ale dlaczego filery zazwyczaj są gorsze nie tylko jakością, ale i scenariuszową? To jest w sumie odpowiedź też prosta. No bo wiadomo, ktoś z zewnątrz, powiedzmy z zewnątrz uniwersum nie zrobi tego tak dobrze lub ma na to mniejszą szansę niż osoba, która po prostu jest idealna w tym, wiadomo, która stworzyła to uniwersum, czyli powiedzmy tak. Kishimoto. On, on ma zawsze więcej... rację, on, on ma tutaj zawsze tak, rację, tak. Nie? W sensie, my możemy się z czymś nie zgadzać, my możemy powiedzieć, że to, to, to się wyklucza i tak dalej. On powie, że tak jest okay. i chuj. I chuj ale, i ale on ma rację. Jak tak. on mówi, że Sakura dogoniła Naruto i Sasuke, to tak jest. Możemy tak, się ma... z tym nie zgadzać, możemy to kwestionować, Więc... ale i tak on ma rację na końcu. No, nie? on jest takim stwórcą, powiedzmy, Bogiem całym tak. ostatecznym i to tak. jest taka prawda po prostu. I tyle. No i a co do samej jakości, no to wiadomo, studio jakby nie ma takiego obowiązku, nie czuje się tak zobowiązana zrobić tych odcinków tak, <laughs> wiecie, animacyjnie pięknie, szczególnie, że to na pewno filery gorzej się sprzedają, mają mniejszą oglądalność niż odcinki oparte na Madze, więc wydaje mi się, że to po prostu zauważyli, że nie opłaca się wydawać więcej pieniędzy na odcinki filerowe, bo jakby oglądalność przez to się nie zwiększa, tylko jest bardzo podobna, tak podejrzewam, prawda? Więc yy, to jest właśnie te tego powód, że nie opłaca... Trochę... Dobrze jest przyoszczędzić na tych filerach, jeżeli oglądalność i tak jest taka sama, żeby potem właśnie więcej nie pieniędzy sobie mu, wydać jest na... Nie taka sama. W sensie, oczywiście nie mam statystyk, nie mam, wiesz... Nie mamy statystyk, ocen. nie mamy statystyk, tak, ale tego co samego, widzimy. wiesz, takiego logicznego myślenia, jak to tak się Jak wszystko powiesz, że jest coś logiczne, to od razu masz rację. Nie no. Tak Swoje, swoją raz, logikę ale, mówimy. Tak, ale nie no, myślę, że, wiesz, wiele osób, które nie patrzy na to, że to jest filer, obejrzy to, wiesz. Mamy to od początku do końca czy tam kupi, nieważne. Mm -hmm. Kwestia jest tego, że to się raczej ogląda raz. Jakbyś rewatchował, to raczej będziesz omijał te filery. No w większości e, bo, tak. No, weż... Bo co jest? No, no, no naprawdę, no, wiele jest bardzo kiepskich, albo w ogóle jest. W ogóle zauważyłem taką tendencję, jak robiłem najróżniejsze odcinki, właśnie też o klanach robiłem, o jakichś tak umiejętnościach, o czymkolwiek, to w tych filerach za bardzo wychodzą. Yy, Poza ramy. Tak, ale w sensie już, już nawet panu nie panu chodzi rękę. o to, nie, nie, chodzi o to, że tam jest straszna przesada, w sensie, y, już w pierwszym Naruto było w ogóle jakieś genjutsu, y, które jest, pff, jak na papierze brzmi lepiej niż jakiekolwiek genjutsu, które słyszałeś, tam jest genjutsu, gdzie ty piara, y, może ci namalować co chce i to się wydarzy, w sensie dosłownie, to jest niby genjutsu, ale ona rysuje, że połamała Itachiemu nogę, i no. rzeczywiście połamała i też jemu nogę. Czyli podejrzewam, to... że to była osoba z klanu Kurama, o którym sobie później opowiadamy, tak, bo jest tylko tak, tak. którzy właśnie byli porównywani do mocą, do ucichów. Na, mm -hmm. na dodatek słynęli właśnie z potężnego najpotężniejszego genjutsu. Tak. I rzeczywiście to jest... Te, 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 fajną robotę były te filary w sensie o tych klanach i tak dalej, bo oni zrobili coś, czego Kishimoto nie zrobił, czyli właśnie rozszerzenie tych klanów, mm -hmm. y, o, którym sobie, o których jeszcze sobie powiemy w późniejszej tej. I to mi się akurat podoba. I... No dobra, ale, ale chodzi mi o to, że one są... Mega tak, tak, samo... przesadzone w zasadzie, no. w porównaniu do tego, co mamy normalnie z mangi, nie? To jeszcze no. nie był ten poziom wtedy, że tyle, lecą z, niebów, jak ja za... z nieba, tak, jak tak. zawsze ja to mówię, już jakieś Susano i tak dalej. To jeszcze nie ten poziom, ale te filery już są na potężnym poziomie. Te wszystkie filmy, wiesz. gdzie tam w no. ogóle jakieś są miasta, pociągi i tak dalej, to było już w pierwszym Naruto bodajże, a to dopiero w Boruto się dzieje, w Mandze, rzeczywiście, nie? Więc no, wiesz, to jest, jest chore, co no? tam się dzieje. Rzeczywiście sobie myśli, ach, uj tam, kto kanonem nie będzie, robię sobie co chcę. I tak. tyle, po prostu jakieś tam postacie z nakreślonym charakterem. Nawet, nawet niekoniecznie musi się tego charakteru trzymać, co oczywiście raczej słabe by było. Mm -hmm. I ja, jakieś tam oczywiście próbują się trzymać tego uniwersum, ale mają na tyle wolną rękę, że po prostu co im, co, co im się przyśni, mogą sobie zrobić. No i wiadomo, przez to właśnie takim ludziom, którzy oglądają sobie 100 odcinków opartych na mandze, a potem wchodzi 20 odcinków arku y, Margo, y, filerów. Na dodatek przerywają ci w połowie Mank, yy, kurwa, Ark mangowy, no to wiadomo, nie ogląda tego się tak dobrze. Nie tylko mm -hmm. z zaciskiem na zębach, ale to wygląda jakby całkiem inaczej niż ta seria. Nie tylko właśnie ludzi z charakteru, ale właśnie z mocy, siły i tak dalej. To jest dziwne. Jakby ta moc wiadomo nie jest trzymana, tak jak, tak, jak, yy, tak jak normalnie powinna być. Mm -hmm. Ja ci powiem jeszcze co do filerów, to yy, też zabawne jest to, że chyba wszystkie oprócz dwóch yy, filmów też są filerami. I ja ci powiem, że no. oglądałem te wszystkie filmy Naruto i teraz no, to było dawno, ale na pewno poza jednym, który na pewno mi się nie podobał, to były y, tam, gdzie Minato występował. Tam było, że w ogóle jakiś taki powrót do przyszłości, A, Naruto spotkał mm. Minato, wieża coś tam. Tak, czyli gdzieś tam razem. Tak, y, jest jakaś wieża tam wieża. Wieża czy tak dalej. wieża czy coś takiego. No, no. To, to pamiętam, że to, ten film w ogóle mi się nie podobał. Yy, chyba nie wiem czy to też był film czy filery Tam było w ogóle z jakimś więzieniem Też było coś tam Chyba to był też film też mi się nie podobał Ale były filmy ja też nie wiedziałem, że to jest filler, ja się strasznie jarałem. Było, było na pewno, że jakieś tam Naruto. Hej, yy, tam Naruto. Naruto ratował jakąś tam księżniczkę w ogóle, i to na końcu się w ogóle skończyło tak, jak oni by mieli być razem. I ja miałem takie, wow, co tu się wydarzyło? Jakie to jest świetne, fajnie. To ja bardzo byłem podjarany takim filmem, zwykłym, nie? I teraz, jak patrzę, że to filler, no to, no to szkoda że to jest filer, ale z drugiej strony nie odbiegą moim zdaniem, jakoś bardzo jakością. W ogóle te no i filmy w tak tak większości są bardzo dobrze zrealizowane, jakieś bar bardziej są przemyślane niż te arki filerowe e, tak. z Naruto zwykłego, nie anime, jeżeli, jeżeli o tym mówimy. Tak, czy powiedzmy sobie też dlaczego, to jest też prosty ten, bo to wymaga więcej pieniędzy, to są większe pieniądze, Ja wiadomo, kinówka. Na, na potężne pieniądze są wydawane na to, to jest zrobione taką perfekcja, jeżeli chodzi o animację i jakość, więc też muszą się bardzo dobrze przyłożyć do scenariusza i tak dalej. No i wiadomo, jakiś po porządny yy, reżyser, który na pewno sobie gdzieś tam ma czas na to, nie. To nie jest mm. tak, że o kurde, musimy teraz zrobić miesiąc tych, bo dochodzimy do rangi. Tak, o to ciekawi, W sensie. Wiesz, no? do, do... Sorry, że Ci przerwę. No. <laughs> jak zwykle to robimy, ale też. Na szczęście to ja też mi przerywasz, więc, <laughs> więc jasne, to nie jest tak, że tylko ja to wiem. Yy, ale, ale ten. Yy, chciałbym Ci przerwać. O Jezu, przerwał ci? Ja teraz zapomniałem, co chciałem <laughs> powiedzieć. No sorry, dobra. Mów. Czekaj, teraz ja zapomniałem, co <laughs> chciałem <laughs> powiedzieć. A, nie. Yy, a, dobra, już wiem. Yy, chodziło o to, że yy, ciekawi mnie, jak wyglądały yy, te arki z filerowe. Czy to było właśnie na zasadzie. wiesz robimy sobie kolejny odcinek Naruto, z, nie wiem z jakim przy, wyprzedzeniem to było robione i powiedzmy, mm -hmm. teraz kończymy i mamy na przykład dwa tygodnie na wymyślenie scenariusza i nagranie na znaczy zrobienie tego po prostu, zaanimowanie i tak dalej. No, wydaje mi się, że tak to wyglądało no to nie dziwię się, że tak, tak, że, tak. Że tak to działa nie, bo To jest kolejny punkt oni właśnie robią tego mangę jakości. Z, ro, robią adaptację mangi, która jest wyprzedzona bardzo daleko no to hmm. nie ma w tym jakby nic trudnego, oczywiście zaraz coś rzuci, to zrób to sam, nie? nie? Nie, o to mi chodzi. Po prostu, jak oni mają materiał źródłowy w przód bardzo, no to już mają to wszystko, mogą zaplanować, jak to będzie wyglądać, a jeżeli to wygląda, że tak za dwa tygodnie będą filery, i teraz macie wymyślić scenariusz od A do Z, i to ma być fajne, no to raczej nie będzie. No, mi się wydaje, że na pewno była taka sytuacja, i w sensie, może nie jest tak łatwo przewidzieć, że oni mają jakiś tam materiał źródłowy i sobie myślą, nie no, starczy gdzieś na oko na półtora roku. A okazuje się, że po pół roku dochodzimy do tego, i mówimy, kurczę, za miesiąc trzeba robić filery, I to dużo, i to dużo. Więc bierzemy reżysera, bierz kolano, kurwa, stawiaj sobie na kiblu, czy gdziekolwiek, i pisz szybko. Może być to komedia, może być to dramat, co chcesz. Mówi spoko, mam wolną rękę, masz wolną rękę. I prawdopodobnie to jest tak, bo to też są ludzie. To nie jest tak, że to jest potężne studio, my nie robimy błędów, bo jesteśmy poważnymi ludźmi, jesteśmy zaangażowani, full 100% jesteśmy robotami. No nie, oni też mogą być znudzeni <laughs> tą robotą, mogą się pomylić. I to działa tak jak wszędzie. I mi się wydaje, że to jest taki powód, właśnie, że zazwyczaj na te filary jest bardzo mało czasu, I nawet jeżeli jakiś dobry reżyser się za to zabierze, no to właśnie jest mniej czasu. I możliwe, że taki jest. To teraz teoryzuję sobie, że na przykład, jeżeli dobry reżyser taki nie przyjdzie sobie zrobić filera, po prostu nie chce ryzykować tym, że, ten, że ma na tyle mało czasu, że to może nie wyjść. Wiesz, to może tak, jego reputacja też nie. Nie, może się wpisać, że o ja zrobiłem no, to, ale to jest chujowe. Myślę, je. myślę, że tak to działa wszędzie, nie? Jakby nie można się narażać, tak samo jak reżyser, aktor wybiera sobie, do jakiego filmu dołączyć, bo jeżeli, jeżeli dołączy do tego filmu, który ma słabą obsadę, słabego reżysera i mało czasu na, na produkcję, no to sobie pomyśli, jeżeli się nie uda, no to jest koniec, kurwa, mojej kariery, bo następne, do następnego, no, następnego filmu mogą mnie już jakby nie, nie zaprosić, nie? Tak, I no. to jest, myślę, że wszędzie też to się tak rozgrywa, więc kto przyjmuje takie oferty? Ludzie pewnie mało doświadczeni, jak jacyś, jacyś właśnie, którzy mają mało do stracenia lub dopiero chcą się pokazać o, to jest kolejny... chciałem powiedzieć, że to taki, no. taki Maciek 12, Starzysta. który, który <grym> chce, chce spróbować <grym> swoich sił i mówi, może tak. tym zabłysnę, nie? Tak, no, ja właśnie jestem po szkole, się, po studiach, no. myślę, że tak. jestem dobry, wszystko na trójkę <grym> zdałem. Bo tam pomagał mi tata, i teraz, tak. wiecie, teraz spróbujemy zrobić filler o strusiu Naruto, czyli tam. I kurwa, nie wyszło. Trudno. to <grystanie> razem będzie o. lepiej. I tak, tak ale... może tak wyglądać. I to na pewno jakby to nie jest, nie jest niemożliwe, ale my tego nie mówimy, potwierdzone info, bo nikt pewnie na estetyk nam tego nie potwierdza prawdopodobnie. Bo to jest jakby wewn wewnętrznie w studiu wszystko rozgrywane. Możemy sobie to ryzować, a najprawdopodobniej idąc taką logiką prostą, bardzo, to bardzo możliwe, że tak jest. No, patrząc na to, że wiesz, jakby ma się zawsze wrażenie, że Japończycy i w ogóle Azjaci są strasznie ogarnięci, nie? W sensie, ogólnie rzecz biorąc,. No, taki obraz mamy ich. Pe pe pewnie tak, yy, yy, że są, ale patrząc na po prostu ludzi, to w życiu, nieważne, znaczy, no nieważne, ile masz lat, zwyczaj się wydaje, jak się ma jesteś się. 15-letnim chłopcem czy coś, czy, czy, który nie, nie wie, jak wygląda dorosłe życie, że tam ludzie jakoś ogarniają czy coś, nie. A to jest prawda jest taka, że nie. Tam wszyscy jakby yy, mają takie. Okej, okay, jest jakaś niestandardowa sytuacja, co teraz? I nieważne kim jesteś, nie? Trzeba mm -hmm. jakoś tam yy, sobie z tym poradzić. I myślę, że to tak ma każdy w sensie. Niektórzy bardziej to ogarniają, niektórzy mniej, i nieważne czy jesteś Azjatą, Polakiem. Człowiek yy... to człowiek, po prostu. Tak, 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 tak. Dużo się nie różnimy, tak naprawdę. I, i, i myślę, że tak też może być, nie? W sensie, że no. to jest chaos czasami. Yy, może to być bardzo dopracowane, że wiesz wszystko od A do Z, robimy to w miesiące w przód i może tak być. W telewizji jest w ogóle tak, że yy, oni coś nagrywają. A do tego no tak. wychodzi, nie? Które są no to są wie... na żywo. No tak. to tak są właśnie A, na żywo. Ja mam historię pewną. W sumie to chyba nic się nie stanie, jak powiem. Nie będę mówił o konkretach. Mam yy, znajomą osobę, która wystąpiła w telewizji. Yy, i, yy, I ci powiem, że. Wystąpiła w telewizji, a dwa tygodnie później to było puszczone na żywo, to jest zabawne. Tak, tak. No to tak samo mam, tak samo mam dwóch znajomych takich, że no, nawet kilka miesięcy, wiesz, w przód to jest o. i na tych powiedzieli, że nie wiadomo czy to puszczą, zobaczymy, Aha. nie, jakby to jest już nagrane, ale nie ma 100% pewności, że to nie puszczone, nie pamiętam, jakiś program był naukowy, a drugi to jakaś tam to koło fortuny, kto inny znajomy, no Aha. to właśnie... Takie coś jest. No i oczywiście, na pasku jest na górze na żywo. Żeby tak. było, wiecie, no ludzie wolą na żywo, nie? Bo to wiadomo, co się może stać się tak dalej. Jest. Tak. To jest niby na żywo nagrywane, w sensie nie, jakby nie jest przerywane, no ale na żywo to żadnego programu, czyli żadnego programu. Wiele programów na żywo nie, nie jest na żywo. No, niestety. To jest złamane, ja nie miałem tej świadomości w sumie, wiesz, w sensie jak masz sylwestra jakiegoś czy coś, to wiadomo, że jest na żywo. W sensie, no przeżywasz to w tym samym momencie, nie? Więc to jest, jeszcze jest takie, no wiesz, że to jest na żywo, nie? W sensie no. nikt ci nie pójdzie tydzień przed zagrać Sylwestra. No. Są starzyści, publiczność w, w Kole Fortuny czy w Milionerach, mm. to też ludzie w, w tym to się nazywa, jaka to melodia, to są no. ludzie, którzy przyszli i zapłacili za bilet, tylko ludzie, którzy mają tam treningi, kurwa, i uczą się tanczyć w sensie co mają robić, kiedy mają klaskać, no tak yeah. to wygląda i bo to wszystko jest telewizja, to wszystko jest marketing, to wszystko są pieniądze, i czyli to musi być zrobione ładnie i pięknie. A no. jest wszystko tak ofi oficjalne, takie oficjalne, więc, więc to jest jak jest. No to możemy Także. sobie. No mów. no? mów, 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 mów. Możemy, ja sobie powiedzieć, możemy sobie powiedzieć, czy te kanony są naprawdę potrzebne, czy o tym już sobie wchodziliśmy wszystko. Kanony czy, czy filery? Filery, filery. Czyli powiedzieliśmy sobie, że zbliżenie się do materiału źródłowego, czyli do mangi, czyli to musi sobie odejść. Powiedzieliśmy sobie o większej sprzedaży, o DVD, oglądalność, jednym słowem pieniądze. Mówiliśmy sobie też o możliwości dopełnienia historii, co do końca nie jest taką prawdą, bo kanony powinny takim czymś być. I też no, wpajam tak. ludziom to cały czas, czym są te kanony, bo oni nie rozumieją, bo no, pytają mnie na przykład gdzie które kanony ominąć? mówię no tak. Nic, żadne tak naprawdę bo, wiesz, bo kanon... co ludzie mylą że kanon bo, bo wiele kanonów w Boruto ja to wiem bo oglądałem do jakiegoś odcinka jest mylone trochę z fillerami bo jakość jest bardzo słaba one są jakby, okay. wiesz, one są zrobione jak filler. Wiesz, by, tak. Jakby tam dał napis filler, no to nikt by się nie zdziwił. Nikt by się nie dziwił. w 90%, 80% tych wszystkich kanonów. To jest po prostu zmieniona nazwa tak naprawdę. Tak. Tylko po to, żeby studio potem mogło sobie to mm, nazwać kanonem. Mm -hmm. Ale dla mnie to jest OK. Dla mnie to jest OK, bo na przykład, tak jak mówiłeś, wiele rzeczy z Chipudena fajnie by było, jakby były kanonem, tak. fajnie by było, bo moglibyśmy fajnie, się jakby wielu by, rzeczy. Fajnie, tak, jakby tak, górę istniała. W sensie, bo tak, tak naprawdę można powiedzieć, że ona nie istnieje. W sensie jej nie ma w Naruto. Bo to, to, że jest w filerze, to jest urywek, który w sumie fan mógłby nawet zrobić i to, to, to byłoby ten sam efekt. Tak, tak. No i tu puścił odcinek swój i tak. to było to samo. Tak, takie samo miałoby znaczenie. Tak. I tutaj wiesz, jeżeli w Shippudenie byłyby kanony, nie filery, no to nie można by było tak przesadzać z tą mocą i tak dalej. Nie można by było robić tak aż takiego główna, takiego gówna, nie? Potężnego szczęścia. jakiś i tak dalej. W Boruto jest Nie wiadomo, gruzno. czy by na to pozwol pozwolili, yy, ale yy, wiesz, w Naruto też się działy. czy to, W Naruto niefilerowych rzeczach działy się. wiesz, opartych na Manda też były przesadzone no, rzeczy. Naruto rządzi się też swoim takim humorem, tak. bo to są takie rzeczy jakby tak dziwne, też wtrącone. No nie, a to... nie chodzi mi o strusia, bo mówimy o cały czas o tym Genjutsu. No, też... które jest potężne. To bardzo potężny. To... Jakby to był kanon, to też bym się jakoś nie zdziwił, bo w Naruto, w sensie może w tym momencie tak, bo w pierwszym Naruto to naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo OP, nie, ale chodzi o to, że Naruto Shippuden już też później idzie w takie moce, że wiesz, oglądałeś Peina, który robi Shinra Tensei, Chibaku Tensei, to jest w ogóle wow, jakie to jest OP, ale jak obejrzysz całe Naruto i weźmiesz to wiesz, tak po prostu masz całą wiedzę na temat tego Naruto, to jest takie fajnie, tylko co to robi dla Naruto, wiesz tam dziewięciu ogonów, Kurama, Moût, jakiś tam coś tam coś tam. To jest kompletnie już takie. To, to, no tak. jest, to nadal jest fajne jako widowisko, ale już nie jest takie mocarne jakby mogło być. Dlatego też uważam, że te filery typu Genjutsu to mogłoby się pojawić. Choć, no to psuje to wszystko, no. Troszeczkę w innej odsłonie, mi się wydaje, że jeżeli nazwane były kanonami, no to już troszeczkę inaczej by to wyglądało, Imo. Tak samo, bo to bo widzę po Boruto, jeżeli Boruto jest kanonem chujowym, tak zwanym, no to jest już jakąś y, śmieszną historią dla takich ośmiolatków. Jakbym miał 8, 9 lat, 12, to bym tak się cieszył i uśmiechał do tych odcinków, mówię, haha, czoł, czemu tyle, fajnie, i tak dalej. Ale jak mam 24, no to mówię, kurwa, nie. I, I to jest proste raczej, i wydaje mi się, że na pewno jest wielu ludzi, którym te kanony są takie, odpowiadają takie sobie do oglądnięcia, nawet na ten, coś do obiadu i no tak dalej. Okej, okay. ale nie ma takich kanonów, gdzie jest właśnie taka moc przesadzona. Chociaż na przykład, zaspoileruję leciutko, no, że na przykład Boru to miał Rasengana innego, a potem jakby został usunięty w, w, w oparty na Madze, dostał innego, takiego laserowego powiedzmy Rasengana w kanonie. Ale mm -hmm. potem powiedziano, tak samo jak raz ten to Naruto, nie? że jeżeli będziesz tego używał, to twoja ręka zostanie tam zniszczona i tak dalej. Nie możesz tego używać. Nie? Ja to było takie broken potężnie, nie? już nie będę dalej zdradzał. Ale fajny kanon. To są właśnie tam, ja sobie nagram tam odcinek o tym, które kanony oglądać, które nie, które są warte o, y, oglądnięcia, bo są takie rzeczywiście, są takie odcinki, które jak kanony, które niby są kanoniczne, ale jeżeli je opuścimy, to tak naprawdę na historii straci. nie stracimy nic. No. Bo tych postaci Jest wiele, wiele postaci, których w mandze nie ma i nie będzie. I ja known że o nich. Ja bym powiedział, że nawet można zyskać w sensie. A można zyskać y... na czasie i na. Bo zobacz, y... Jeżeli mamy powiedzmy, walkę tej nieszczęsnej nieszczętnej nie? gdzieś później, gdzie ona odpala y... ten tego motyla, nie? No. to jeżeli to nie ma nawiązania do tego, że ona już to potrafi, to może być dla widza takie, wow, ona to potrafi. A no. jak oglądasz to, jak ona się odchudza motylkiem, to masz takie, wow, ona to potrafi. Tylko <śm> szkoda, Tak, tak powiem. Tak, tak, Mogłabyś tego nadużyć i po prostu zginąć, fajnie by było. A tak, a tak to przynajmniej masz takie, że wow, on to potrafi, teraz tego użyje, i to będzie wow, fajne, i tak dalej. A wiesz, jak wiesz, że ona to potrafi, to jest takie, no, no znowu to zrobiłaś i co z tego. Tak, to, jeszcze to jest raz Ja w sumie, że no. też może być takie zaskoczenie i to nie jest takie, że się, możemy się, niektórzy mogą mieć takie wrażenie, że bierze się to z dupy, ale wtedy no. mają właśnie te, takie coś, a, bo były kanony, to mogła tam tego się nauczyć, okej, okay. i to jest okej, okay, bo jakby to były filary, to powiedzieliby, ona to umie, niby kiedyś się tego nauczyła, nie, yeah. a teraz masz, a, bo były kanony, pewnie gdzieś było i możesz sobie oglądać dalej, nic nie tracąc. Spoko. I dlatego właśnie mi się wydaje, że te kanony są, są fajne. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, o której już mówiliśmy, że na przykład teraz jest 500 odcinków Boruto, z tego jest 250-300 kanonów, tak? Ale już cała seria jest. I teraz sobie przychodzę, jest rok 2025 i zaczynam oglądać Boruto. I to dla mnie Boruto jest teraz piękne. Ja sobie wybieram odcinki, które chcę praktycznie oglądać. Jeżeli chcę sobie dopełnić historię, oglądam sobie kanony. Wchodzę sobie na kanał Nekona, które kanony oglądać, które są chujowe według mnie, i sobie mogę wybierać. No. Wtedy Ruto staje się 20 razy lepsze, według mnie niż, ja też, wiesz... Też, 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 chciał, też jak oglądałem, miałem na Naruto i no w końcu nie wiem, czy mi się to uda przez czas i, i No ciężko i będzie, skute. bo to jest, naprawdę jest czasochłonne. Tak, jest dużo, już nawet nie o to chodzi. No i też taka motywacja, jak już to wszystko wiesz że i w tym, to też nie chce się za bardzo, nie? W sensie... No. Y, f, często jest tak, że jak... Y, Muszę się przygotować do jakiegoś odcinka, piszę scenariusz i coś tam nie wiem, nie pasuje jak czytam To zawsze sobie to sprawdzam I potrafiłem na przykład wsiąść no. i obejrzeć cały ark do jednego Ta. odcinka Ale na przykład jakbym miał już oglądać od początku to jest takie... No, ja też arkami takie oglądam, stupy, nie? jak robię jakiś odcinek No I Tego to to jest... bardzo bym... no. I chciałem zrobić taki filmik, że na przykład Pierwsze Naruto, które odcinki warto oglądać i nawet wyłączając no. niektóre oparte na mandze, bo niektóre też. Jakby zaliczyć nie jako nie swój zbyt no Pewnie nie o dużo, nie? I po prostu. I, i, I do czego dążę, że podsumowując całe filery, czy dobrze, że one powstały? Tak. Bo jeżeli. Patrzę e, na, na całość. Nie... Tak, patrzę na całość. E, czy znaczy nie? Patrząc w momencie, w którym oglądałeś, bardzo dobrze, one powstały bo yy, przyzwyczaiło cię do tego, żeby wejść ten czwartek który to był czwartek no przypomnijmy, yy, że one musiały powstać Tak. Bo powiedzmy sobie, one, one nie musiały być jeżeli seria Shippuden powstałaby 5 lat później powiedzmy, a anime no. zaczęłoby się 5 lat później, to nie, zobaczyliśmy, nie zobaczylibyśmy żadnego filera, bo wtedy tak. nie byłyby potrzebne, mogłyby być ale po prostu nie byłyby potrzebne, a w tej chwili jeżeli Shippuden się zaczął, to prawdopodobnie na pewno studio już wiedziało, że będą robić fillery, ale wiedzieli też, że to będzie opłacalne no, i mhm. tyle po prostu, jeżeli, wiesz, yy, nienawidzimy filerów, denerwujemy się, jeżeli jest filer, jeżeli na przykład Madara Uchiha pojawia się w 321 odcinku, i nagle w 325 zaczyna się pół roku, rok fillerów, a ty czekasz tak. cały tydzień i patrzysz, a tam nie wiem, jakaś, jakieś yy, walki psów, całkowicie gdzie indziej. Mówisz, kurde, to tragedia. Pół roku, pół roku stracisz, jakby. Na, na Praktycznie na czymś, co cię nie interesuje, ale teraz patrząc na tą całość, to teraz dzięki tym filerom, w większości słabym na wojnie, nudnym, są takie ciekawe, fajne, ale wtedy, ja byłem, każdy był obrażony na te filery. Wiele osób było obrażonych na te filery, w sensie, oni nie chcą tego oglądać, oni chcą oglądać swoje postacie. I no tak. patrząc teraz na tą całość, dzięki temu, że były te filery, ta wojna teraz wygląda na bardzo długą, jest taka przedłużona, naprawdę jest wojną, bo tam są takie odcinki prawdziwe, jakby rodem z wojny, pokazujące właśnie skutki wojny gdzie indziej gdzieś na tamtym kontynencie niby nie ma wojny ale czuć tego skutki, jakąś biedę jakieś tam morderstwa, gwałty, nie wiadomo do co jeszcze i to w tym kontekście jest spoko jako już po wszystkim jakby jak miał oglądać teraz Pudena, to bym na pewno sobie przewijał te odcinki oglądał i na pewno którymś z nich bym się zaciekawił a oglądałem z tygodnia na tydzień no to po prostu hard fu i tak. nie oglądałem pół roku tych odcinków bo byłem po prostu wderwiony o. że filery istnieją w ogóle na tej wojnie szczególnie gdzie działo się bardzo dużo, gdzie każdy był podjarany, mimo tego, że ta wojna nie spełniła oczekiwań swoich, jeżeli nie... No, dla mnie Madara zrobił robotę. Jak nie Madara, to oj oj, abym tak się kończył to wojnę, bo nie podobało mi się praktycznie nic, ale myślę, że po, o wojnie kiedyś pogadamy sobie tak i, dokładnie. Jakby co mogło być inaczej, co mogło być lepiej. Oj, tam jest naprawdę sporo do omówienia i sporo do skrytykowania, także na mm -hmm. pewno sobie pogadamy. I dla mnie właśnie filary są tym, jako całość to wygląda spoko, ale jako właśnie taki tydzień na tydzień nagle znikąd pojawiały się te kanony, no to już powiedziałbym, że na 10. No dobra, no to teraz mamy taki przykład Nekona, który odłożył Naruto na pół roku, bo mu go wkurzało. No, dobra, ale zobacz ile, nie... ile będzie osób takich jak helias który mimo tego, że mu się to nie podoba, to będzie oglądał i ile utrzyma. I dla studia yy, ani ja, ani ty się nie liczysz, nie? Jakby w sensie... Yy, dla nich się no, ale... cyferki jakby. Tak, oczywiście, w sensie... to jest tylko, no... Tak, to jest, jest, i się, to... dla nich się liczy i mm, utrzymywanie tego, że będziesz pamiętał o ten czwartku, że będziesz wchodził to jest, musiał, no to kluczowe. Ten to... feeder, ale z drugiej strony może coś tam się ciekawego pojawi, nigdy nie wiesz, więc y, tak. czekasz sobie na to, wbijasz i jednak jakąś tam część utrzymujesz, Nawet nie, kto będzie 50% z tego, co jest zwykle w normalnych, opartych handze, no. to i tak jest stongs. Zawsze jest taki zarobek, to nie jest tak, Powiedz że. Jest. Tak. No. Że, że nic, nic z tego kompletnie nie masz. Ale jeżeli by przy, przestali na pół roku, to oni musieliby zrobić coś takiego. Mieć napisane całe pierwsze Naruto, no. zrobić je, w sensie mogliby wydawać co tydzień, powiedzmy, ale zrobić je, znowu przestać na kilka lat i dopiero jak będzie bardzo dużo stworzonego Shippudena, czy skończony Shippuden, musieli... zacząć go w ogóle, nie? To było słabe, to było słabe. W sensie oni nie są głupi, tak? Oni mają wszystko przemyślane. W sensie. Jakby, jakby te filary nie były opłacalne, jeżeli tylko, tylko traciliby na nich pieniądze. No to zaczęliby serię później i by ich nie było. Dokładnie. Jest wiele filerów, wiele stasiemców, i każdy z nich ma filery nie bez powodu. To nie jest tak, że, o kurde, dochodzimy zbyt blisko mangi. Oj, oj, oj. No nie. Oni wiedzą od początku o tym i mają z doświadczenia już wiedzą, bo nime filery, na przykład jak Hunter x Hunter już jakieś dziewięćset, kurwa, wiecie, gdzieś tam przed 2000 rokiem sobie powstał, czy tam Dragon Ball nawet i to filery wszystko posiada, więc. Mają statystyki, widzą, że, że się opłaca Więc nie będą rezygnować z pieniędzy, nie? Zarobimy jak najwięcej, małym nakładem sił Tanio za reżysera, tanio za animację Natatek ta, musi się jakoś ta oglądalność tam trzymać, nie? W, na tyle w porządku, że to jest opłacalne I teraz wiesz co mi się wydaje? Yy, już taki, powiedzmy już 2019 rok, 18 czy tam 2015, okej okay. Już ta tasiemców, tasiemce Już tak, tak dużo nie ma tych tasiemców Nie mamy One Piece'a, takiej bardziej znanego Wiele się pokończyło tych tasiemców Najbardziej znany to jest One Piece i Naruto i teraz okazuje się, że te y, filery nie mają odpowiedniej oglądalności. Y, Przed Shippuden, nie? Zobacz, zauważa. Rzeczywiście te filery były słabe jakości, i nagle ta oglądalność naprawdę jest słaba. I co teraz robimy? Co robimy? Zmieniamy nazwę filer na kanon. I nagle ta oglądalność musi się zwiększyć, bo to jest kanoniczne. I widzisz, yeah. 300 kg, 300 IQ. Możemy robić tak samo Chujową jakość. Jakiś średni reżyser, powiemy, że Kishimoto miał nad tym pieczę, a na pewno, y, zakładam, że nie ma, że on ma na to wyrąbana on sobie pisze mangę i oni po prostu stają się robić to zgodnie z uniwersum, co oczywiście też nie jest w każdym etapie tym, ale jakoś tam mogą to zamarkować, a jak mówiłem, o to nie możesz używać laserowego Rasengana, bo ręka ci pęknie i koniec, i już nie, nie ma problemu, koniec. No we wszystkim tak się da zrobić, w sensie, no, tak. wiesz... Y nie oglądam tego, Bruto, ale ja, do mnie dotaraj, do, do, docierają różne wiadomości, że na przykład wiesz, Naruto był pro -elo kozakiem powiedzmy na koniec Shipudena, teraz ma jakieś. Nie chcę spoilerować, Jeszcze większe umiejętności, a ludzie mają wrażenie, jakby on był totalnym gównem teraz, w sensie, że. Ma moc, ale na przykład jest... Yy, wszystko przegrywa. Takie w sensie... Nie wiem, czy to jest na zasadzie, że jest ktoś silniejszy. Pojawili ja to... się... Jest, moc jest zwiększona. Pojawili się silniejsi przeciwnicy. O, i tacy silniejsi przeciwnicy, że... Naruto po prostu... Nie ma się yy, wykazać... Czyli on nie walczy ze słabymi, bo po co? Jakby on walczył ze słabymi, no to każdego by na liścia składał. Oczywiście była taka sytuacja z pewną osobą... Z pewnej organizacji, w której Naruto się pokazał... Naprawdę słabo. I powinien się pokazać lepiej. Bo to, co mhm. ma... A to już kto wie, ten wie. Też mam omówienie z tego. Ten kto wie, to wie, wiadomo. I 99% osób ci powie, że Naruto rzeczywiście w tej pewnej walce wygląda słabo, jakby był wiele, wiele słabszy niż w Shippudenie. No i to jest fakt, niestety. Ale no, zaraz udowodni, że się mylimy. Więc oglądajcie Boruto, bo jest bardzo dobre w tej chwili. A jako Boruto anime bardzo mi się podoba teraz, naprawdę. Jak wygląda od początku, z tą myślał. Bardzo mi się podobało, no, 180 odcinek, 170, jakoś 160 pierwszy zaczęło robić fajnie, ale patrząc z tej perspektywy, wiele razy wspominałem, no, jest bardzo dobrze, więc polecam. No polecam. i tak jak powiedziałeś, że e, dla studia się nic nie zmienia, w sensie to jest nadal robiony ten sam, no, można nazwać shit, a tak. zmienia się tylko nazwa, z, z filler na Canon. i tak. już, już zamykasz mordy tym ludziom, że nie mogą powiedzieć, że to jest, wiesz... Odejście. Mm -hmm. od... Muszą w to wejść to... i sprawdzić, nie? Większość. Także to nie jest, w tak. sensie, kto, kto, kto chce być na bieżąco ze wszystkim, musi obejrzeć wszystko. Nie ma tak, omijać tak. omijasz tak, tak, tacy od... fani ogarniający wcześniej powiedzą, o, Filler nie muszę oglądać, a teraz powiedzą, o, Conan, e, Conan. <laughs> o, kanon, no to muszę, muszę sprawdzić, przynajmniej zobaczyć, tak? Odpalę, ten, odpalę TV Tokyo w Japonii i zobaczę, czy jest fajne. No, tak, musi być, musi tak być, nie ma innego, innego wyjścia. choć to jest kanon, a jeżeli lubi, lubi, lubi ktoś Boruto, Uniwersum Naruto, no to, to to zrobi. To jest no. bardzo fajny myk. I w wielu rzeczach te kanony mi się bardzo podobają. I cieszę się, że, że to się stało, mimo tego, że pozwalają sobie z jakością na wiele. Teraz nie, okej. Okay. Teraz nie, nie widziałem dawno sobie kanonu. Nie widziałem bardzo dawno sobie kanonu. Gdzieś tam koło setnego 120 odcinka się skończyło to. Dlatego no, ja tak, tak no to, jak mówię. No to, oni to może to zauważyli, że, że... nieodpowiednim momencie, bo mogę przytrzymać się 30 odcinków, bo chyba 90 tak. skończyłem sobie Wiesz, ja. jest, jest możliwe, że troszeczkę hajcik na nich spadł. Że czym to się różni od filerów i może, możliwe troszeczkę globalność spadła. Mówią, no dobra, troszeczkę się do nich przyłożymy. I możliwe, że też tak było, że oni teraz jeżeli troszeczkę się na tych. Rzeczywiście jest to teraz dopełnienie, bo wiesz, wiecie, filler z angielskiego to jest dopełniacz, gdy Wy, wypełniacz, no, a kanon, no to jest takie dopełnienie, taka dodatkowa historia, jakby taki dodatkowy wow. haczyk, który się liczy na końcu, tak. na początku, czy w środku. To wszystko bierzemy pod uwagę. I bardzo mnie to cieszy, ale widzę, że. Moja Razer o takie światło odpaliło, bo to jest automatyczne, że jestem cały biały, nie się, ale może was oślepi, mogę was oślepić, no, ale następnym razem, jeżeli będzie pod to obiecuję to poprawić, bo naprawdę, bo teraz się ściemniło, a Razer automatycznie mi wypełnia tego światło, nie jest, nie jest kolorowo, no, w sumie, czy powiedzieliśmy o kanonach wszystko? Tak mi się wydaje, że ja miałem ja, 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 o tych filerach slash kanonach zakończył. Wydaje mi się, że wyczerpaliśmy temat, tak. więc mi się wydaje, że jest 40, 40 minut tego, a myślę, że o klanach możemy porozmawiać o kolejnej godzinie, więc teraz pytanie, czy robimy to? Eee. Może, może weźmy jakieś tam... Mam eee, kilka... Nie, w sumie mam tylko dwa pytania. Hej, co wy pyta pytań nie piszecie? Normalnie jesteście coś... Jacyś... No. E, mam jak, mam dwa, pytanie, dwa pytania. Y, jedno jest strasznie długie, jakaś rozprawka, i nie wiem, czy mi się chce czytać. E, czy to żonopilca? Tak zwany? Nie. żonopilca pisze bardziej tak, wiesz. Żonopilca i kilka osób y, tutaj pisze takie ogarnięte komentarze, że na sekcję to dzieli, albo przynajmniej jeden, dwa, trzy. Ja wtedy zawsze mogę się przynajmniej odnieść, a nie tak. No, jest kilka to, takich to, osób. No, to to jest lepsze, ale tutaj jest rozprawka napisana w jednym zdaniu, Potężna wiadomość, więc nie Na wiem, temat? Chcę czytać. Bo nie na wiem, temat <laughs> musiałbym przydać. Tak, yy... Ale jest w formie Czekaj. pytania, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem linijek tekstu mam To w formie hmm. pytania. Ale na razie yy, może pytanie, czyjeś kiedyś zadane. Dlaczego Naruto jest tak popularne? I tak jakbyśmy mogli. W sumie pewnie jest 20 Możemy odpowiedzieć na to łatwo. Odpo Odpowiedzmy sobie na to pytanie i wtedy prawdopodobnie skończymy podcast. Mówię, jest gorąco, oszczędzajmy się. Najwyżej no nie, nie domyjecie wszystkich naczyń, bo podcast będzie za krótki. Na Następnym razem będzie dłuższy, jeżeli pojawi się dzidzia. Ta, Więc no, e, sobie e, na to ASMR pytanie, tak? dwie godziny... Chcecie? Tak. Jeśli pod tym filmikiem będzie 2037 łapek, to nie, nic się nie zmieni. Dobra, Zobaczyć czyli tak no, to, dlaczego Naruto jest popularne? Chcesz, chcesz zacząć, tak, 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 Możemy sobie odpowiedzieć na samo pytanie, dlaczego Dragon Ball jest popularny w Polsce. Odpowiedź jest bardzo prosta. Telewizja. RTL-7. RTL-7 ładnie wykupiła prawa do transmisji i na dodatek to. A tak. dzieci sobie to od początku oglądały, dorastały z tym i to stało się bardzo, dzięki temu popularne. Zaczęli, ludzie zaczęli szukać tego w internecie. Myk, mamy. Jeżeli przykład Hunter x Hunter pojawiłby się na RTL-7, no, RTL, no to Hunter x Hunter był popularny, tak samo tak, jak Dragon Ball. Nie a jeżeli... Jeżeli Dragon Ball by się nie pojawił, no to wiecie, No to teraz przejdźmy sobie do Naruto. Jetix, prawda? Jetix, AXN. I czy tam w późniejszym czasie to coś jeszcze, ja już byłem za stary na oglądanie, powiedzmy. tam ja oglądałem na Jetixie, a potem na AXN coś tam, coś tam, jakieś przerywki. No i tam było, wiadomo, 160 odcinków tam do, do areny, do, do pojawiają się Jirai I to po za zaokrąglało się w kółko. No i ja oglądałem sobie całą rodzinką. Mama, tata, trzech braci. I codziennie oglądaliśmy tam o 19 Naruto. Mimo tego, że to się zaokrąglało, to by całą rodziną oglądaliśmy to Naruto. A to śmiesznie, potem... bo ja miałem w ogóle oddzielną sytuację. U mnie to było... Co ty oglądasz? Jakieś demony! Wyrośniesz z jakiegoś debila! No i wyrosłem. No i co, kurwa? A nie, my to no już... z to wiesz, wszystko. Patce, pierścieni, pięć a. osób przy komputerze, przy kwadratowym monitorze, wszyscy oglądali. Codziennie no też się zbieraliśmy. Jak się zbieraliśmy. <słyska> zbieraliśmy przed telewizorem na oglądanie w skrócie to oglądaliśmy jakieś Bollywoody. No. <słyska> I całą rodziną ryczeliśmy. Jak to mogło się stać? A teraz jest... O Boże, a to jest po prostu cringowa, to te Bollywoody. Ale nie wiem, 12 <słyska> lat, co ja mogłem więcej? Ja nie miałem praw do telewizora. Wtedy, sensie do pilota. No, w sumie miałem też szczęście, że właśnie i cała rodzina lubiła tego Dragon Ball. A I tak samo no. potem odkryliśmy na komputerze, że są odcinki gdzieś, i też yy, oglądaliśmy na komputerze to wszyscy, gdzieś tam w nocy. I, I dlatego się w to wkręciliśmy. I dlatego tego. Dlatego Dator jest tak popularne, właśnie, bo dostało dubbing, było bardzo hmm. przyjemne. Oglądaliśmy to, jak byliśmy młodzi. Potem zaczęliśmy to szukać w internecie. To jest bardzo, bardzo prosta logika. Tak, jeżeli pojawiłoby się coś innego, jakaś inna anime, bajka. Która jest nie... równie dobra jak Hunter, Hunter i czy ciekawi, W sensie wiadomo, że niektóre są słabsze rzeczy nawet jakby no. się pojawiły to niekoniecznie by wybiły ciekawicie... tak bardzo. No, czy tak, czy by A... tak było jakby to bo i na sera ci chodzi, tak? nie. Chodzi mi na przykład... Ciekawi mnie jak One Piece się wybił, bo... W... Na przykład wiesz... Ja oglądałem... Ja jestem właśnie tym samym człowiekiem, który... Zaczął od telewizji. Oglądałem Dragon Ball na RTL-7. To były końcówki jakieś tam. To leciało dopiero i, i, i się skończyło. Później było Naruto, które w ogóle u sąsiada oglądałem, bo ja nie miałem tej telewizji na początku. E, wiem, że tam król szamanów był, e, jakiś Bakugany. Też oglądałem w sumie chyba całą serię po szkole. Jak wracałem, to, to zawsze co oglądałem. No, też, też. E, ale, ale przykład... King. One Piece, skąd? Bo, bo to już. już A, nie ja, ja Widzisz, nawet jeżeli ja nie, ogląda, nie oglądałem, może tam pierwszy odcinek One Piece'a hmm? kiedyś chciałem spróbować, to na przykład One Piece wiem, właśnie Hunter X Hunter, co tam jeszcze jest popularnego takiego. W, po w Polsce ci chodzi? Na, powiedzmy, no, powiedzmy, wszystkie te siedzące w sumie: Fairy Tail, Bleach. Fairy Tail, bo... Bleach. To, to, to nie wiem, jak już. Wyznacz, to nie, nie mam ma... pojęcia, dlaczego się stało popularnie. Znaczy, no, Fairy Tail i Bleach, dlatego właśnie, że Dragon Ball był popularny i ludzie zaczęli szukać tak. po prostu podobnych rzeczy. Ja tam tak znalazłem: Bleach na przykład. Anime podobne do Naruto. Albo się kogoś zapytać, zaznacz y, jak ja, jakieś podobne, podobną bajkę do Naruto, bo nie, nie wiem co to jest anime, nie? No i to w takim, taki łańcuszek poszło w, prawdopodobnie. Właśnie wszystko zaczęło się od Dragon bola według mnie. Tylko zaczęło się tak. dlatego, że transmisję wykupili. Przynajmniej w Polsce, domy. zaznaczmy tak, przynajmniej tak. w Polsce. Ale teraz jest fenomen One Piece'a, ale powiedzmy, że One Piece jest o, największy, tak? Nawet jest największy i to jest, to jest właśnie ta prawdopodobnie, y, ten powód, że jest tak ogromny, tak bardzo ogromny, większy od Naruto, większy od tak dalej, tak dalej, tak dalej, na statystyk? Tak, czy... wyników oglądalności, A. sprzedaży mangi i tak dalej, i tak dalej. Ma najwyższe statystyki, więc jest na tyle duże, że dosięgło nawet Polskę po prostu, zahaczyło Polskę i to się po prostu powoli rozrosło. I widać po tym właśnie, że to nie było gdzieś tam w telewizji w, w Polsce, że nie jest aż tak popularne jak Naruto. A dla wielu ludzi jest, hmm. wiele, jest lepsze, prawda? Jest właśnie, wiele, co wiele ciekawe, lepsze, tak? to właśnie nie wiem, ja nie chcę tutaj mówić o, o czymś, co może być nieprawdą, ale tak po prostu wydaje mi się, zaznaczam od razu, że na przykład Naruto też mogło dać dużo One Piece'owi z tego też, powodu, no, no. że oglądałeś Naruto na GTX'ie, czy tam, ciekawe, nieważne na czym, i chciałeś oglądać je dalej. Jaki jest twój wybór? Kiedyś istniała strona, ona chyba dalej istnieje, jakieś kreskówki.pl czy tak, tak. Meczki, ta, 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 ale Ona, kres, ona była kuchniowa, szczerze mówiąc. Tam, tam się, oglądało. się oglądało. Tak. Y, ale jest taka jedna strona, nie będę mówił jaka, <laughs> po co mam to mówić, na której się oglądało Naruto. Baś, to zaraz y, Tak. Y, y, I tam są odnośniki do innych anime i myślę, że to coś mogło tu już roboty robić, bo że jest Naruto, jesteś na bieżąco, czekasz tydzień. Hej, coś mogę zrobić z tym czasem? Obejrzę sobie kolejne, kolejne anime. Ja no. tak miałem, żeby zacząć oglądać One Piece'a. No ja tam właśnie to... zacząłem oglądać w ogóle anime, znalazłem, że to istnieje anime i Kurosuji tak. znalazłem, tak? Czyli Sebastian z Paniczem yy, cielem. I tam zacząłem się wkręcać, mówię, kurde, to anime może być takie dobre, nie musi mieć 500 odcinków, a może być takie klimatyczne? No. no i zacząłem oglądać, no i tak właśnie w kilka tam lat obejrzałem no 150 tytułów i tak to się już zaczęło właśnie z tymi tasiemcami, wszystkie tasiemce oglądałem, wszystkie jakie istnieją tasiemce oglądałem, naprawdę, oprócz Gintamy, okej? Okay? Oprócz Gintamy i Black Clovera. Więc mm -hmm. tak, tak jest, tak jest to i pewnie obejrzę. No i czas, myślę, że właśnie tak jak mówisz, na początek to był Dragon Ball, który dał... Um początek wszystkiemu i zależy na którym na, który, na, na jaki wiek spojrzysz tak myślę że właśnie wiek 20 kilka plus to nie ma konkurencji żadnej dra, dragon ball w sensie wiesz wiadomo że my jeżeli oglądaliśmy więcej ani niż tylko dragon ball i naruto to powiemy, że jedna produkcja może być lepsza, a druga gorsza, ale jak wejdziesz szarego człowieka, to Dragon Ball po prostu roz, rozwala wszystkich, bo to jest takie coś, że oglądaliśmy Dragon Ball na rtl 7 i nigdy więcej nie uliznę nie żadnego innego anime, Dragon Ball najlepszy. I rozumiem dlaczego tak jest. Bo no, hej, to leciało na tym, a później wszyscy siedzą na podwórku i próbują robić SSJ, nie. Ja muszę zamknąć balkon, bo taka budża jest. O, masz burzę? To ja też poproszę! Halo! Pogoda! Daj, daj burza. No. Także e, no. myślę, że Dragon Ball zaczął, później właśnie Naruto, bo się rozrosło na tyle, że ludzie zaczęli wchodzić do internetu. Przynajmniej w mojej w mojej w mojej ocenie, w, mojej, w moim no? doświadczeniu było tak, że zacząłem wychodzić spoza telewizora i szukać tego w, w na stronach najróżniejszych w... W internecie zacząłem to oglądać, i później hmm. jak się znalazło trochę więcej zwolnego czasu, to musisz, mówisz, hej, to może coś obejrze innego. I tak, tak. na przykład no. miałem tak z Note'em, że mówię, ale bym sobie coś obejrzał? Niekoniecznie to musiał. A na pewno One Piece, jak oglądałem, to przerażało mnie długość tego, że nie chce mi się oglądać aż tyle odcinków, ale było coś takiego, jakie anime obejrzeć i gdzie nie spojrzałeś, to wszyscy Death Note najlepszy. I po prostu. Nie wiem, miałem także Death Note, Death Note, Defnote, tylko top 1 anime, nie? I z tak, tego powodu tak. obejrzałem, nie zawiodłem się akurat. Yy, bardzo dobrze mi się oglądało Death Note nie? No nie dziwię się, I... nie dziwię się. Jedno z lepszych, moje top 3 prawdopodobnie. No moje... może też. Top 2, bo pierwsze naród to było, drugie Death to Kiedyś no. było top 1. <laughs> yy, na przykład w kategorii takiego, takiego jakim jest Defnote, czyli takie właśnie mastermindy i tak dalej, to myślę, że. Wojna psychologiczna. Z tego, co oglądałem, to, to wiadomo, że ja nie mam ten. Ja nie mam takiego doświadczenia jak ty. Ja nie obejrzałem aż tylu anime, więc to jest top 1 dla mnie anime. Jeżeli no i masz wyglądów, o, o, no. o rozkminianie. ale na przykład takie top 1 ogólnie, to dla mnie osobiście myślę, że to jest One Punch Man, bo bardzo mnie bawi. Bar... Dla, mnie, dla mnie nie ma w One Punchmenie. Złych rzeczy po prostu nie ma. Y... Znaczy, wiesz, bo to jest parodia jakby Sonu, więc tam nie tak. może być złych rzeczy. Każda rzecz, która, która jest zła, jest wyśmiewaniem słabej rzeczy, która, która dzieje się w Tak, ale w shonenu, ciekawe a więc... tam jest. Dlatego a, to nie Aha, mi... właśnie, bo jeszcze tego nie powiedziałem, dlaczego to jeszcze Naruto jest popularne, bo to jest. To może być kontrowersyjne. Pod niektórymi względami Naruto jest ulepszonym, ulepszonym Dragon Ballem. W sensie. Bardzo dużo jest y, brane z Dragon Ball'a. Na, na pewno, wiadomo. Bierzesz y y najlepszych. Hunter x Hunter jest tak. dużo, z Dragon Ball'a jest bardzo dużo. dużo co już, też, no. Tego, co się ja udało. Ja robiłem tak? y, filmik, inspiro, inspiracje właśnie i nawiązania z Naruto. Tego jest tak, mnóstwo. Tak. Ja zrobiłem tam, no, był krótki filmik tak naprawdę, ale tej, tej takiej serii to mógłby zrobić 100 po prostu. Tam jest od chuja tak, z Naruto możemy... rzeczy. Z, no. z różnych rzeczy, ale bardzo dużo jest też y, nawiązań takiego dla Dragon Ball'a który można powiedzieć taką protoplastą przynajmniej w Polsce, który jako pierwszy się wybił bardzo mocno i Naruto robi na pewno wiele rzeczy lepiej od Dragon Balla. A rzeczy dlaczego? Bo Korzej. uczy się na błędach. Zrobił już coś tak. później, nie? Zobaczył, co na... znaczy... Dragon Ball zrobił lepiej i ulepszył tą rzecz. to rzeczy. To Kishimoto. To jest znaczy... troszeczkę. Ja ci powiem tak. Bo jeżeli chodzi o Dragonbola, jeżeli miałbym powiedzieć o takie epickie momenty, to chyba bardziej bym przychylił przechylił szale w Dragonbola. W sensie, oczywiście jest dużo w Naruto takiej rzeczy, ale w Naruto jest bardzo dużo wahań, nie? Naruto jest, jest spójne. Coś... No, ale to jest taką dramatą, tak. historią, nie? bo tak. jest prosty. Ale... Powiedzmy, sobie, jest prosty? Tak, taki tak, właśnie epicki tak. powiedzmy, nie? Dokładnie, to chcę powiedzieć, że on, on, on tam walki, co, ciągle coś się dzieje, on jest epicki, wiesz, no. SSJ, kolejne te. Ten, to się nie, się nie pozwalają. Zajebiste to jest pod tym względem. Ale właśnie w Dragon Ballu nie ma tej całej filozofii rozkminiania, że tutaj manipulacje, tutaj coś, nawet w Naruto jest tego tak naprawdę mało, bądźmy szczerzy, że właśnie to, co, co już y, nieraz. Takie mówiliśmy, plot twisty, nie? lub, lub coś. Jest coś takiego, że jeżeli ktoś coś mówi, to masz dużą dużą, jakby pewność, że to jest prawda. W sensie y, ostatnio robimy odcinek. Y, Skąd wiemy, że Kabuto mówił, yy, że Edo Tensei, jedynym jego błędem jest to, że tam ten, yy, że, że, że nie, ma, nie ma żadnych błędów właśnie, że jak mnie zabijesz, to i tak technika się nie ten, yy, nie dezaktywuje. I ja mówię takie no, niby nie wiemy, ale w Naruto jest tak skonstruowane, że możemy jakby być praktycznie pewni tego, że tak jest. W sensie, on to powiedział, więc praktycznie jest... Tak. Wiesz, może nie, jest ta tak, może być tak, tyle. Może być też tak, że Habuto powie, że nikt nie ma prawa się uwolnić z Edo te, y, y, z, z te tego jutsu, Czy oni sobie Madara? Pik 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 pyk, Elo. Tak. I nagle się okazuje, że się da. No i, Wtedy, może, tak. I to może tak, jeżeli zrobić. jeżeli oni by potrzebowali argumentu, żeby przerwać to i tak, to by... musieliby go zabić, to oczywiście, żeby się dało. Wiesz, ale... nie, nie dało się, no. Jeżeli to nie zostało nam pokazane, jeżeli to nie zostało wykorzystane, to tak długo jak tego nie ma, to jest pewna informacja. Edu no. Tensei nie da się przerwać, zabijając użytkownika, który je Tak, odrobił. tak. Dlatego właśnie, dlatego właśnie sugerowałem się rozmową Uroczmaru. Yy, 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 Abstrahując yy, tylko, przechodząc do rozmowy z w wcześniejszej, że no, mm -hmm. to, co powiedział, to musi być prawda, bo w końcu no, powiedział nam to w anime, tak? Więc do tej pory, kiedy nikt temu nie zaprzeczył, lub nie widzieliśmy innej sytuacji, więc musiała być to prawda, bo tak powiedział w końcu jego szkic moto jego postacią. I, I o to w tym wszystkim chodziło. So, a, swoją drogą te yy, komentarze pod tym Tobiramą, no to, to ludzie. To... Mocno, mocno podzieleni zostali, tak? Widziałem no. wiele komentarzy fajnych, takich. Rozbudowany, gdzie jestem w stanie przyznać rację ludziom. Są też takie, który piszą, a Nekon, co ty tam pierdolisz? To takie, raczej <grystanie> nie, nie sugerujesz takich Tak, było. Było też, tak, że, tak. ja jeszcze to ty pierdolisz, także. Tak, wiesz, bo to jest takie, ludzie, wydaje mi się, że tacy ludzie właśnie nie oglądali w ogóle tego podcastu, tylko 15 minut powiedzieli, o, Nekon nie lubi, to bieramy, o, Eliasz lubi, to a ja lubię Tobiramy, no to no to Eliasz, a ja nie lubię to bieramy, no to Nekon. I jeżeli tak. widzę, że ktoś się naprawdę rozpisał i zaangażował, no jestem w stanie, ja tak, tak jak mówiliśmy sobie, podsumować, ten komentarz, bo jakoś ci ludzie, którzy napisali tak krótko coś tam, coś tam i chuj, kropka, no to wiesz, nie, nie zauważyli najważniejszego, bo my powiedzieliśmy sobie, że nie ma jednej prawdy. Tak. Zarówno ty możesz mieć rację i ja możesz... No i... I ty możesz mieć rację, i ja mogę mieć rację. Zależy jak się na to spojrzy, jak się to zinterpretuje, bo nigdzie nie ma jasno powiedziane z góry, że tak jest i tyle. Jeżeli ktoś powie, Naruto nie no, jest... Mekon, jest tak i chuj, bo, bo ja tak ten. Bardzo kontrowersyjnego. Naruto jest jak Biblia, masz otwartą księgę na interpretację, tak, tak. rób co chcesz. Tak to jest, tak to jest. Cała właśnie Biblia może się zinterpretować na 20, 200 sposobów, jako fantazy, jako prawda, jako przesłanie, jako przynośnia, Wszystko, no. Dlatego nie ma czegoś takiego, że ktoś napisze nie no, Eliasz, nie no, Nekon. Jest tak, jest tak, jest tak, bo ja tak to widzę. Tak musi być. Pierdolicie yeah. głupoty. Yeah. ja nawet, nawet nie przeczytam do końca takiego komentarza, bo to nie jest głupie po prostu. No tak, mówiliśmy to wtedy. Tak, cały czas to powtarzamy. No to jest że... ba bardzo duże. Można interpretować na własny sposób. Ja to rozumiem. Dla niektórych może być to, co ja mówię, y, gówno gadaniem. Pewnie, że tak. Dla mnie y, też, też wielu ludzi gada głupoty i to nie musi być nieprawda. Ja. Pff. Tak. Jestem, zgadzam się z tym, okej. Okay. Nie mam nic do no, tego. Tak, y, no i to, to, to też jest taki atut y, Naruto, że. E, oczywiście możesz dyskutować w, w Dragon Ballu, żeby nie było, że ja strasznie pluję na Dragon Ballu, że. O, tam znaczy, nic, nic nie jest, ma. Co się ja tam taki youtuber znajdę, jak, jak Dacho nie, nie jest taką. Który... No. Znaczy, istnieje taki youtuber, YouTuber Dacho, który potrafi naprawdę rozgadać na no tym. Ja się dziwię, bo tak jak mówiliśmy, Dragon Ball jest prosty, może w sumie dla nas. Jest prosty, bo nie jesteśmy aż takimi potężnymi fanami, siedzimy w Naruto przez wiele lat, a chłop, chłop który siedzi w Naruto na przykład od dziecka, 20 lat powiedzmy już, no to on potrafi sobie wziąć, usiąść, gadać pół godziny o jakimś na przykład małej rzeczy, która wydaje się mało ważna. My to samo robimy z Naruto w sumie. I dla niego tak. Naru Naruto może być proste, i dla ERK był skomplikowany. I czy z jego perspektywy nie ma racji? No pewnie, że ma rację, tak samo no z tak. naszej. I teraz znowu nikt nie ma nieprawdy, nikt, 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 nikt nie to jest, ma. To, ja, już, ja już to mówiłem nieraz. No, a to też powtarzam, ale... O nic Że, są, oporni są ludzie. że y ludzie się oj, oj, ty tydzień ty, ty, ty <laughs> gadasz o Naruto, o innych rzeczach i jeszcze niektórzy mają, oj, skończyłeś się, a niektórzy jeszcze nagrywasz, jeszcze masz o czym gadać i tak dalej. Ja no, mu to się skończyło. Hej, jest naprawdę milion sposobów i y, czy, czym dalej idę w las, ja więcej mógłbym rozmawiać na te tematy. Tak. tak. I to jest takie. Można to spojrzeć z tylu perspektyw. Ja mogę sam siebie. To y, jest sprzed, sprzed trzech lat y, powiedzieć coś zupełnie odwrotnego. I... Jakby powiedzieć I nie, coś po z innej strony. Nie? sobie, nie? W sensie ta, ta. spojrzeć z innej strony, powiedzieć, że tamto, co, co mówiłem, nie, mia, nie, nie miałem racji wtedy, a teraz mam, ale za dwa lata znowu mogę powiedzieć, że ten drugi filmik, również nie mam racji, bo teraz mam inne, y, inne przemyślenia do tego. Nie, może bym powiedział, że na, tak nawet nie nie miał racji, ale ten, ale jakby patrzeć na to inaczej. Ja nagrałem tak. właśnie. Y, kiedyś omawialiśmy mój filmik, To w którym y, próbowałem tak naprawdę y, wycisnąć z niego wszystkie negatywy, jakie tylko mogłem. Mhm. A i tak tam wiele błędów było, bo nie byłem, powiedzmy tak, teraz by zrobił to lepiej. że zrobiłem to na podcaście. Wydaje mi się, że na pewno wiele się powtarzałem, na pewno wiele błędów zrobiłem, na pewno wiele niedopowiedzeń i tak dalej, ale mi się wydaje, że tam jakieś tam zostały argumenty przedstawione. No to był taki jeden filmik o tym, a dodatek później z, y, zrobiłem film o Podyskutujmy o Tobie Ramie. i tam już się starałem zobaczyć z innej strony, na to jakby z jego perspektywy i tam nagle zacząłem go chwalić, że on jest najlepszym Hokage, zrobił to dobrze, zrobił to dobrze i nigdzie go nie schajtowałem, po to, żeby właśnie zobaczyć dwie perspektywy. Mamy film o tym, Tobirama jest zły i najgorszy, znajdziecie to. I mamy też, też film, w którym go wychwalam, i w którym patrzę na, na to jakby z jego oczu. I no, I co? I to jest. Któryś filmik tak, jest wiesz. nieprawdą? Ja uważam, że tak. oba, są, oba są prawdziwe, tylko z jednej strony patrzę o, na to jako negatyw, a ty jako pozytyw. Więc. Wyciągasz po drugie, a ciężko tak uśrednić, żeby wpasować się. W tych, którzy go nie lubią i tych, którzy go lubią, bo to tak. Tak, tak. Wszystko, no, ja co jestem... tak masz no. ze swojej perspektywy, nie? No to okej. No. Głupia rzecz ci się zmieni w jednym dniu i wczoraj mogłeś myśleć tak, a dzisiaj myślisz tak, bo coś się tak, tam zdarzyło, tak. no to no, okej. Okay. Ja jestem takim zwolennikiem takiej teorii, w której obiektywizm nie istnieje, bo to jest niemożliwe. Każdy no nie ma swój. Istnieje, ob... wiesz, w sytuacji, w której każdy ma swój obiektywizm, to już nie jest obiektywizm, bo to tak. już jest paradoks. To jest. No, Każdy może mieć swoją rację, mm. i nie zawsze no, no, ona jest nieprawda. Ale. zależy. O tym mówię. Ej, wiesz co ci powiem? No nie, no, zależy, tak, ta. chyba nie. W sensie, w jakich sytuacjach możesz być obiektywny? W takich, w których w ogóle chyba cię nie dotyczą i w, Taki... w ogóle się nimi nie interesujesz. Piszesz okay, no, scenariusz, no. recenzję o czymś, co w ogóle nie masz do tego żadnych uczuć, ale. Hej, pisząc, szukając i tak dalej, coś tam cię wskieruje w tą stronę, coś tam wkieruje cię w tą stronę. Nie ma tak, czegoś tak. takiego, że napiszesz tylko o tym, tak i tak. Tak, zależy też, jak zdefiniujemy to, ten obiektywizm i w jaki sposób go tego. Bo, jakby taka opinia obiektywna, no to nie ma takiego. Dla mnie to jest opinia subiektywna zawsze i wszędzie. Chyba, że właśnie zdefiniujemy to, że nie jesteśmy po żadnej stronie i dlatego to jest obiektywizm, no to okej. Okay. No to dalej, że jak zdefiniujemy ten obiektywizm. Mo, można tak powiedzieć, że przyjrzysz plusy tego, plusy, plusy tego, mhm. minusy tego. Ja nie jestem na przykład nie. ani za Naruto, ani za Saskę, ale... i zaczynam mówić, nie? No to powiedzmy, że w taki sposób obiektywizm ale wiadomo, gdzieś tam sympatia, i tak dalej, i tak dalej, i to nie jest tak. nigdy do końca. Tyle dlatego... mały szczególik może zmienić, że yy, nie chcesz powiedzieć o nikim, że albo Naruto jest lepszy, albo Sasuke jest lepsza. Wiesz, i dlatego tak wiesz, przypadkiem to zrobisz, nie? Także... Dlatego w ogóle ja chętnie. Ja to w ogóle sam chciałem to zrobić, ale chętnie bym zrobił z Tobą taki podcast o yy, omawiając komentarze ludzi, którzy są przekonani yy, o czymś, bo pisząc naprawdę totalne głupoty, wprowadzając ludzi w błąd. I dostają przy tym, na przykład, stop, łapę w górę, co mnie zawsze dziwi, bo ja mam kilka takich osób, yy, które zawsze, ty też masz takie osoby, wiesz, co nie powiesz na odcinku, to przyjdą i powiedzą, nie no, je, jeden, punkt jeden, nie było tak, nie było tak, było tak, było tak, i to jest kompletnie yeah. nieprawda, gościu oglądał raz ten Naruto, nie sprawdzi, ale tak myśli i pisze ci punktu, nie no, nekon, pierdolisz, punkt pierwszy, tutaj nie było tak. Spacja. Reinkarnacje nie są takie. Spacja. tutaj, tutaj, tutaj. Jezus, kurwa, chłopie. Ja lat na ja nie chcę odpowiadać na takie komentarze. I ja bym sobie chętnie odcinek i po prostu powiedział, żeby... Jeżeli przy napisaniu komentarza, sprawdź, sprawdź to, bo boli, boli. Szczególnie, że ludzie w to wierzą. No, to, to troszeczkę mnie boli takie. A, no, ale ja już odchodzimy już od tematu, już rozmawiamy w sumie, tak, tak, w sumie tak. o wszystkim. Ale ja ci powiem, że jak mam takie osoby, w sensie... O Jezu, to może też znowu zabrzmieć. Było kilka takich osób, które za każdym razem co nie powiedziałem, to mieli jakieś ale albo pisanie Mogą typu... mieć niby nie, ale zrobiłem wszystko o czymś tam i O! Nie sądziłem, że ten filmik coś mi da. W sensie takim, że wiesz, że oni mu fajnie, że coś mi da, ale taka, wiesz, szpila, że tuff. Jednak tak. jesteś głupim kanałem, który coś tam, coś, coś tam mi dał, nie? Także. Tak, tak. Ja, ja nigdy się nie bawiłem w takie coś, Nie potrzebuję takich ludzi. Jest taki fajny przycisk tam y, trzy kropeczki, klikolik. użytkownika? Y, u, u, użytkownika na jakimś kanale. I jakby problem się kończy. Ja tak to rozwiązuję. Znaczy, ludzie ja mają czasami zły... takie, A? że o banuję wszystkich czy coś, albo jak miałem jeszcze krój, jak zanim zostało zbanowane. Także miał, miał ludzie, że uuu no i może można dostać bana za wszystko! Tak. Bo okay. możesz. I tyle. Że już nie, bo nie ma, ale to mogłeś. No teraz na Animedia, zapraszamy na Discord tak. Media. Tak. Bardzo fajnie Discordzik się rozrasta, bardzo szybko. Mam no, nadzieję, że to nie pobiję mojego, to bo to jest zbyt tak. blisko. Już tak? jest 500, ja, 500 do 900. Ja nie ja miałem jeszcze Kru i w ogóle mówiłem, że trzeba założyć tego Discorda Animedia. Miałem plan taki zrobić. Chciałem zrobić swojego na Animedia po prostu. No, Albo po prostu założyć Media i skończyć jak czy siak, w sensie nie chciałem go tak kończyć, bo tam dużo leweli było, ale z drugiej strony mówię, hej, mamy, robimy tą animedię ee, No i bo zaraz się powinno zacząć. wbiją twoi, wbiją spycha, wbiją kanisa, wbiją całej reszty ludzie i trochę będzie nie fair, że moi mają tam 60 któreś lewele, a oni wbiją na start dopiero, nie? No, co bo co mówię? ciekawe, ludzie naprawdę bardzo się w tym angażują, w te lewele, tak. bo ja widzę, że ja wiele Nie, się no, ja robię nockę dzisiaj, ja wbijam level. Spoko ta, no, ja jak się... A, nie, się nie chodzi o lewele, w ogóle no, cały ten projekt strasznie dobrze został odebrany, co mnie hmm. trochę martwi. Ja to pisałem wam, że no, to nie martw boję mi. się, cieszy. że będzie, że będzie zbyt duży hype na to. A że za obracamy. zawodzą się tak, że będzie tak. taki zawod... co by tak powiedzą, nie no taki hype, ale myślałem, że będzie lepiej, myślałem, że będzie tak. lepiej, że i tak właśnie... to okej, okay, ale ja ja nie, ja, ja odpierdolę coś dobrego. Tak. Ja, <laughs> I tyle. Ja, ja się boję się. tylko, że będzie coś na zasadzie właśnie mm... Że trochę za szybko daliśmy ten y, te, te wstęp, że mogliśmy dać go na przykład tydzień przed, a nie tam dwa tygodnie. I teraz a bo to pompowanie balonika, jest, tak? Pompowanie balonika, że, że teraz będzie będzie u burzy, jak Psz, ja tak, czekam, tak, czekam, 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 tak. dwa tygodnie czekam. Pierwszy film, odcinek, mamy ciekiem. to. A, a, tu, a, no w sumie, a w sumie w sumie to. nic odkrywczego, ale to no. tak naprawdę jest. Coś takiego, dla mnie, w sensie, bardzo mi się podoba ten projekt. Sam go wymyśliłem, nie? Więc e, hej, e, chcę, chcę go robić i tak dalej. Fajne to jest, że możesz też po, po, poznać perspektywy innych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że to, to, to nie będzie jakby bardzo się różniło od tego, co my robimy na swoich kanałach, tylko o innych rzeczach będziemy robić trochę. Więc, w, kogo to, w kogo to uderza najbardziej? Czyli kto ma najlepiej, jakby powiedzmy, nie? Ci, którzy są związani z jednym tytułem, czyli ja i ty tak naprawdę w tym wszystkim, bo cała tak. reszta i tak robi to samo, więc mogą robić. Równie dobrze mogliby ten film, który jest na Animedia, zrobić u siebie i nie tak. mieliby żadnego problemu. Jakby mhm. na, najwięcej swobody, najwięcej jakby pozytywów my wyciągamy we dwóch z tego. Bo Najpierw ja naprawdę po, po, ja mam Pod tego jednym sporo. względem, tak, bo na pewno mamy yy, na pewno mamy coś takiego, że mamy wolną rękę. Możemy nagrywać o czym chcemy, a nie jesteśmy zamknięci w Naruto. A teraz Druga sprawa to jest no. tak, że najwięcej yy, też wyciągną te osoby, które może nie tyle zaczynają, co mają najmniejszą widownię, a teraz mają na start. Od razu z buta większą. No to może ich troszkę też zdeprymować. W sensie mogło się bać, że o nie, to jest. A to w sumie też jest plus. W sensie mają świadomość że... tego, że nie mogą zrobić gówna. Tak, no, no, no to wiesz, no, to muszą, muszą się wtedy takie, wiesz, o, dobra, to się postaram, a tak, to może tak. wyjść nawyk i już będzie lepsze od razu. I, tak, no, i to jest też spoko. Może no, też to no, będzie właśnie... się spodoba i to też nie jest. No, to życie, nie? Myślę, Myś... że najmniej właśnie o ironio, najmniej może zyskać właśnie spychu i który robią i tak, tak te rzeczy. Tylko. Tylko robią. Tak, bo oni już prostu... rzeczywiście wszystko robią, nie? Tylko oni mówią, no tak. oni mają jakieś tam swoje pomysły, że z jakiegoś powodu dołączyli do tego. Tak, projektu, ale mają na to, pomysły, on, on, więc. On, on, ale, oni będą robić no. trochę coś innego też na swoim kanale, co, czego nie robią, bo tam z Pychu robi głównie na przykład topki i tam. Yy... Nie, przepraszam, pomyliłem osoby, ale jak yy, ten. No uspycha, to wie, to wie, właśnie, on, on patrzy, że y, newsy i tak dalej, i tak dalej, jakiś tam, yy, jak, jak wyglądał ten. Sezon letni, zimowy i tak dalej, no to a tu ma zamiar poruszać trochę inne rzeczy. Ja też yy, będę robił w sumie podobne rzeczy, jak robię na tym kanale, tylko o innych anime. Tak jak już powiedziałem, One Punch Man, no to jest taka Ta, moja trochę dru druga miłość. Nie? Nasz styl pozostanie z innymi tytułami, więc no. dlatego mamy jakby najlepiej w tym. I teraz w sumie, Eliasz, czy chcemy ciągnąć dalej? Nie, rozmowę, bo Myś, wydaje myśle, mi się, że skończymy. Że... Jakby taki podcast o Animedia, osobny z inną jeszcze osobą, z którą z Animedia, na przykład, nie wiem, y, Mugi, Kanis y, czy Spychu, też byłby fajny co ciekawe, na kanale. Y, ktoś zaproponował, co nie wiem, czy widziałeś ten komentarz. <laughs> On jest z jednej strony zabawny, z drugiej strony, jak tak przeczytałem, pomyślałem, to ja bym chciał to zrobić, nawet tylko, że nie ma za bardzo możliwości przez internet, czyli ktoś, ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić normalnie spotkanie, wiesz. Wszyscy no, się zjedziemy w jedno tak to jest miejsce i będziemy dyskutować, i to Discord pewnie koniec wyszłoby z, z 3 godziny. Może jest to możliwe przez internet. Jest, jest ale, to możliwe. Czyli nie ale ci, ale ci, myślę, że to być chaos. Wiesz, my sobie przerywamy, jesteśmy we dwóch, a jak będziemy znaczy, nas ośmiu. Ja już widziałem takie, <słuch> takie podcasty, No po prostu jedna jakby każdy po kolei ma coś do powiedzenia i tyle. Jedna osoba ma mniej, druga więcej. Tak. Znaczy, no, w, sumie, w sumie wiesz, moglibyśmy sobie nie przerywać. Moglibyśmy robić tak, że ja kończę zdanie, czekamy 3 sekundy. I wtedy mogę się odezwać, no ale to tak Tak, ale ja nie wytrzymam. Ja nie wytrzymam, ty nie wytrzymasz. Może tak. reszta wytrzyma. Dobra, ósme, tak. odchodzimy od tematu. A chciał. Fajne, fajnie mi się rozmawia, ale wydaje mi się, że yy, chciałbym porozmawiać na to na innym podcaście, żeby to no. zostało inaczej zapamiętane. W sensie wiesz, o co chodzi. Będziemy yy. mieć jakieś też. Yy, ten, wrażenia z anime, bo mówię, może się okazać tak, że do tydzień nie będzie podcastu, albo. No. Przez najbliższy miesiąc to Wiecie, zobaczymy, więc ja muszę się ogarnąć, zobaczyć, jak sytuacja będzie wyglądać, bo ja nie wiem, ale wiesz, jak już no. wyjdzie Animedia, będziemy mogli porozmawiać o tym, co wyszło, co nie wyszło, co siadło, co, czego się spodziewaliśmy i myślę, że tyle, no. Tak, tak. No, wydaje mi się też na, na Animedia media mogą się pojawiać podcasty. Tak. Dużo, tam wszystko tak może się tak pojawiać, się. także zapraszamy tam do kanału. W sumie powiedzieliśmy sobie o fillerach, powiedzieliśmy sobie o kanonach, powiedzieliśmy sobie. O klanach nie powiedzieliśmy, a mieliśmy. <noise> a w ogóle a okay. <noise> nie. A, mieliśmy o klanach, klanach. A, nie, bo mieliśmy nie mówić, bo pytanie wzięliśmy na Tak, tak. o klanach kiedy indziej powiemy. I tyle, i tyle. No, godzinka jest. Myślę, tak. że i tak powiedzieliśmy sporo tam 20 minut o czym innym, ale o takim czymś chciałem pogadać osobno po prostu. Tak, myślę, że jak najbardziej, bo o tym można gadać godzinami, no, jakby. Więc, nieco, po, 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 więc zapraszamy po, po, po. na Animedia. media. Tak. Dobra, I... zakończmy to tutaj. Tak, tak. Także cześć. Do zobaczenia, siema, ma, do widzenia.